I co przywiozłeś oprócz tych tasiemek? Kosmetyków przywiozłam trochę, ale przywiozłam, wiesz, wiele doświadczeń też kulinarnych, bo coś, co jest w Korei znane, a jest mało popularne u nas w Europie, to temple food, czyli świątynne jedzenie, takie jakie jedzą buddyjscy mnisi, które jest w 100% wegańskie i nigdy nie przyprawiane. I byłam strasznie zafascynowana tym, jak to może smakować i wow. Wow, wow. To były najlepsze liście, jakie jadłam w życiu. Okej. Okay. U nas takich nie ma. Nie ma, często nie ma, bo one są w odpowiedni sposób jakby moczone, fermentowane. Oni jakby te rośliny nie są poddawane mocnej obróbce, ale to, co im robią, zmienia ich smak tak, że nie jesteś w stanie ich poznać, jak masz je w buzi po prostu.